Bronisławie, pan dziękował ze sceny teatrowi, a ja teraz poza sceną z drugiej strony rampy dziękuję serdecznie panu za 800 blisko przedstawień seksu, za 1300 monogramów w całości Bogosjana, ale przede wszystkim za słowa mądrości i wbrew pozorom optymizmu płynące ze sceny. Aby to nie był koniec monogramów Erika Bogosjana w pańskim wykonaniu. Życzę panu, życzymy panu dużo zdrowia i oby w dalszym ciągu pan nas cieszył, bawił, rozbawiał i doprowadzał do łez, jak jedna z pań się tu przed chwilą przyznała. To ja. Jednocześnie dziękując panu, chciałbym podziękować ekipie, która dla państwa jest na co dzień niewidoczna. Mamy kierownika technicznego, który zawsze obsługiwał ten specjalistkę, której teraz nie widzę, mamy oświetleniowców i akustyków. Im również serdecznie dziękuję za 18 lat zmagania się z tym tytułem, ale pozytywnego zmagania. Zmagania się z seksem. Zapraszam do toastu państwa, a pana Bronka bardzo proszę o sprawne wyglądanie. Panie dyrektorze, to nie jest dobrze. Już nie chcę używać, ale dziś to już takich słów się używa. No jak to, że ja jeszcze własną ręką mam okroić seks prawie rekontrolę, za przeproszeniem, proszę damy wybaczyć, wpieprzyć w pieprz. Okrutny z moich stron. Zanadto, może niech pan swoją prawną ręką spróbuje ciachnąć jakoś tam. No to może razem. Ja zamierzam, faktem jest, że pan dyrektor dobrze wspomniał. O moich koleżankach, one tam gdzieś stoją, wstydzą się garderobianych, rekwizytorkach, w całej ekipie. To jest fantastyczne, jasne. Zapraszam państwa bliżej, zapraszam do... Wszystkiego dobrego. Państwa. Stoicie się państwo seksem? Powoli. Dobra,